Dam wam ostatnią szansę. Poddajcie się. Cholerna suka! To ona nas to spakowała! Zabić go! Dalej! Dostać się do kasztelu. Zapłacą mi za wszystko. Spodziewałem się was tutaj. Pomyśleliśmy, że może ci się przydać mała pomoc. Wiedźminie nie ma czasu na wyjaśnienia. Gdzie jest Rena? Musimy wejść do kasztelu. Tam wszystko się wyjaśni. Chodźmy więc. Rena! Nic. Nic ci nie jest. Jeżeli któryś z nich... Znasz mnie. Nie dałam sobie zrobić krzywdy. I czekałam na ciebie. Ja nie wiedziałem, gdzie cię szukać. Grozili, że cię zabiją. Przepraszam. Zawiodłem cię. To co? Została nam do znalezienia jeszcze siostra Anny Henriety. Wiesz, gdzie jej szukać? Po drodze spotkałem Roderika, pana Duntyn. Powiedział mi, gdzie jest Sianna. No to mów i chodźmy po nią. Szkoda czasu. Miała być w pokoju na wieży. Dokładnie w tym, w którym jesteśmy teraz. I który wcale nie wygląda na więzienną celę. I przypadkiem jest tu też karafka z winem. Zapewne kradzionym San Greal. O co ci chodzi? Nie udawaj głupiej. Wiem, że to wszystko część twojego planu. Wiedźminie, o co tu chodzi? Przykro mi, Detlef. Zostałeś oszukany. Przyjacielu, proszę, wysłuchaj, co Geralt ma do powiedzenia. Nigdy nie było żadnego porwania. Ona upozorowała je, żeby tobą manipulować. Kłamiesz! Próbujesz nas poróżnić! Czekaj! Pozwól mu mówić. Nie było żadnych szantażystów. Ona wszystko zaplanowała i to na jej życzenie zabiłeś tych ludzi. To niemożliwe. Przykro mi, Detlef. Byłeś tylko częścią jej planu.
3 dni. Przyjdziesz do Tesham Mudna i wytłumaczysz wszystko. Jeżeli tego nie zrobisz, zrównam Bokler z ziemią. Przysięgam. Będę na ciebie czekał. Odleciał? Nie chciał postąpić pochopnie. Chciał ochłonąć. Myślisz, że spełni tę groźbę? Nie wiem. Kiedy wpada w furię, jest nieprzewidywalny. Pójdę do niego. Co proszę? Po tym jak... Nie znacie Detlefa tak dobrze jak ja. Jeżeli go nie posłucham, on naprawdę jest gotów zniszczyć miasto. I ma moc, by to zrobić. Teraz ruszyło cię sumienie? Lepiej późno niż wcale, prawda? Cóż, rzeczywiście, wygląda to na najlepsze wyjście. Wasza miłość, musimy działać ostrożnie. Gwardziści widzieli wampiry. Potwory wciąż mogą gdzieś tu być. Wampiry czy nie? Gdzieś tu jest moja siostra. Szukajcie jej. Wasza miłość, to... Siana, a jednak to ty, siostrzyczko, coś ty się wplątała. Teraz się mną przejmujesz? Naprawdę? Ja rozumiem, że czujesz do mnie żal, ale obiecuję ci, że wyjaśnimy sobie wszystkie sprawy z przeszłości. Jeszcze o tym porozmawiamy. Kapitanie, odprowadź Sianę do pałacu. Zajmę się nią, jak tylko wrócimy. Rozkaz, wasza miłość. A tobie, Wiedźminie, należą się podziękowania. Nie mogę uwierzyć, że moja siostra była tak blisko. Roderick z Duntyn odpowie za zdradę i współpracę z szantażystami. Roderick został zmanipulowany. Tak samo jak wampir. No właśnie. Udało ci się ustalić, kto porwał jego ukochaną? Odkryliśmy, że to Syjana szantażowała wampira. I to ona zleciła mu zabicie tych ludzi. Co? Co to za brednie? Ona jest jego zaginioną ukochaną. Upozorowała swoje własne porwanie, żeby zmusić go do posłuszeństwa. On był tylko narzędziem. To Siana stoi za całą intrygą. Pomyliliście się. To nie może być prawda. Wasza miłość, znam tego wampira. Jak to znasz? Kim on jest? To Detlef. Ten sam Detlef, który jeszcze niedawno siedział ze mną przy jednym stole i opowiadał o Nazairze? Jest coś jeszcze, o czym zapomnieliście mi powiedzieć? Może pod Gorgoną mieszka smok? Albo ktoś jeszcze tutaj jest wampirem? Gdzie on jest teraz? Czeka nas Janę. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie przyjdzie się z nim spotkać, zniszczy Bokler. Śmiał nam grozić? Wasza miłość, mamy 3 dni, żeby przyprowadzić mu Syjanę. Ani słowa! Macie 3 dni, ale na to, żeby przynieść mi jego głowę. Koniec z tajemnicami i z pomaganiem wampirom. Chcę tego, za co zapłaciłam. Głowy bestii. Myślisz, że księżna już ochłonęła? Wątpię. Ona łatwo nie zapomina. Zwłaszcza ludzi. Tak. No, nawet ja przyznam, że Detlef zachował się wysoce niestosownie.
Denerwujesz się? Czym? Niech no pomyślę. Wracasz z łowów z pustymi rękoma, bez trofeum, bez dalszego tropu? Ja się niczym nie denerwuję. Mutacje, pamiętasz? Pamiętam, oczywiście. To jest wymówka, której używasz, kiedy nie chcesz o czymś rozmawiać. To może lepiej zmieńmy temat. A jak zwykle reagują zleceniodawcy, kiedy zawodzisz ich oczekiwania? Zależy od stanu. Chłopi wyklinają, mieszczanie żądają zwrotu zaliczki, z kolei szlachta szczuje psami. A władcy? Zwykle grożą szafotem. Jaśnie oświecona, oczekuję wasz mościów. Wasza miłość, lud domaga się kary. Siana dopuściła się tak straszliwych zbrodni, że nie chciałbym... Jeszcze słowo, Palmerin, a to ja dopuszczę się straszliwej zbrodni. Na tobie! Powtarzam po raz ostatni. Siana odpowiada za śmierć wielu osób, owszem. Ale jest też moją siostrą. Ze względu na więzy krwi i dawne czasy... Nie pozwolę, żeby ją zlinczowano. Obawiam się, jaśnie oświecona, że gmin może powstać. Ruszą na więzienie z pochodniami. A niech sobie ruszają. Nie znajdą jej tam. Siana jest w bezpiecznym miejscu. I będzie tam oczekiwać na proces, póki nie pozbędziemy się tego przeklętego wampira. Po waszych minach wnoszę, że ten moment jeszcze nie nadszedł. Zrobiliśmy, co mogliśmy, ale... Moja cierpliwość się wyczerpała, Geralt. Gdzie on jest? Gdzie Detlaf? Nie wiem. Trop się urwał. Tylko tyle masz do powiedzenia? Szanuję czas waszej miłości, więc mówię jak jest. Czasem jeżdżę na polowania. Wiecie jak to przebiega? Wielki łowczy spuszcza psy ze smyczy i one raz, dwa podejmują trop i prowadzą nagonkę na zwierzynę. Ty, Wiedźminie, miałeś tydzień. Pomoc moich rycerzy. I przez ten tydzień nie osiągnąłeś absolutnie nic. Zaczynam myśleć, że mój wyżeł lepiej by sobie z tym poradził. To może zamiast Wiedźmina wasza miłość powinna była wynająć wyżła. Stąpasz po cienkim lodzie, Wiedźminie. Bardzo cienkim. Więc uważnie dobieraj słowa. No dobrze. A teraz do rzeczy. Czy ustaliliście cokolwiek? Wygląda na to, wasza miłość, że Syjana wykorzystywała nieświadomego niczego Detlafa do mordowania rycerzy, którzy wywieźli ją na wygnanie. Mamy podstawy, by sądzić. Wasza miłość! Wampiry! Co? No mówże! Wampiry zaatakowały miasto! Kapitan de la Tour broni placu koło przystani! Ale ogromne straty w ludziach! Zaraza! Skoro ten cały Detlaf chce wojny, to będzie ją miał. Geralt, do roboty. Tym razem nie chcę słyszeć żadnych wymówek. A ty, Palmerin? Wyprowadźcie ją stąd! Thank you.
Cyjana nie stawiła się na spotkanie. I proszę, Detlef nie żartował. Nie. I my też musimy porozmawiać na poważnie. Tym razem sprawy zaszły za daleko. Trzeba go znaleźć i powstrzymać. Tylko, że próbowaliśmy już wszystkiego. To nie jest do końca prawda. Istnieje pewien niezwykle niebezpieczny sposób, żeby zmusić Detlefa do ujawnienia się. I walki. Do prawdy? No dalej. Zamieniam się w słuch. Chwila. Widzisz, Geralt, chciałbym, żebyś wpierw rozważył alternatywę. Możesz przecież spełnić żądanie Detlefa i uwolnić Cyjanę. Spróbuj mnie przekonać do tego pomysłu. Czemu powinienem uwolnić Cyjanę? Ja wiem, że ciężko w to teraz uwierzyć. Detlef naprawdę nie jest zły, tylko impulsywny. Wystarczy, żeby się z nią spotkał, żeby porozmawiali, a odstąpi od miasta. Ja się może z tobą zgodzę, ale Anna Henrietta już pewnie nie. Zauważ, że nie proponuję, żebyśmy prosili ją o pozwolenie. A co jeśli spotkanie pójdzie nie po twojej myśli? Jeśli dojdzie do walki, możesz zagwarantować, że Cyjanie nic się nie stanie? Wydaje mi się wysoce nieprawdopodobne. Nie proszę cię o wywód z probabilistyki, tylko o prostą odpowiedź, tak czy nie? Ręczę, że nie spadnie jej włos z głowy. Mam wiele obiekcji wobec tego planu. Między innymi taką, że nawet nie wiemy, gdzie Cyjana jest przetrzymywana. Słyszałeś, księżna mówiła, że w więzieniu jej nie ma. Wymówki, przyjacielu. Jestem pewien, że jeśli tylko zechcesz, znajdziesz ją bez problemu. W sumie można by porozmawiać z Damienem. Księżna trzyma go blisko siebie, może coś wie. A? Widzisz? Wiedziałem, że coś wymyślisz. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać twoje wątpliwości. Powoli, jeszcze nie skończyliśmy rozmawiać. To jak można wywabić Detlefa? Krwią dziewicy? Widzisz, gdzieś w okolicy żyje jeden z ukrytych. Pradawny, potężny wampir. O mocy wielokrotnie przewyższającej wampira wyższego. No i? Tu są. To terytorium ukrytego. Każdy z nas jest mu winien posłuszeństwo tak długo, jak tu przebywa. Wystarczy więc jedno jego słowo, a Detlef powinien stawić się we wskazanym miejscu. To jak miałbym przekonać tego ukrytego, żeby wezwał Detlefa? Najpierw dobrze byłoby go znaleźć. Ukryty nie zadaje się z przyjezdnymi, o ile nie musi. Ale miejscowi, na przykład taka Oriana. Domyśliłem się. Dobrze, powiedzmy, żeby mnie do niego skierowała. Co dalej? Nie wiem. Trzeba będzie improwizować. Krótko mówiąc, mam do wyboru ulec szantażyście, albo z nim walczyć. Znasz moje zdanie. Jeśli uwolnimy Cyjanę i doprowadzimy do jej spotkania z Detlefem, jest jakaś szansa, że wszyscy wyjdą z tego żywi. Regis, wybacz, że stawiam cię w takiej sytuacji, ale muszę wiedzieć, jeśli jednak postanowię walczyć z Detlefem, po czyjej staniesz stronie? Jeśli uznasz, że te sprawy trzeba rozwiązać mieczem, nie stanę ci na drodze. Doceniam. Taką mam nadzieję. A teraz powiedz, proszę, co zamierzasz? To szaleństwo, ale niech ci będzie. Spytam Damiena o Cyjanę. Wiedziałem, że nie dasz się prosić. Powoli, niczego nie obiecuję. Na razie chcę się tylko rozeznać w sytuacji. Idziesz ze mną? Oczywiście. W towarzystwie zawsze raźniej. Pośpieszmy się. Damian może być w niebezpieczeństwie. Albo martwy. Tak myślisz? Sprawiał wrażenie zaprawionego w boju. Z ludźmi. Nie z potworami.
Zajmijmy się zanim... Jest dobry moment na rozmowę. Skupmy się na mnie. Czas ucieka. Pancerz nic mu nie pomógł. Pazury przecięły metal jak karty papieru. Musimy się pośpieszyć. Każda chwila zwłoki to kolejna śmierć. Nie utrzymali szybko. Uciekali. Czuję krew Damiena. Został raniony. Chodźmy. Nie wiedzieli, nie zdążyłem ich przygotować. Padł na brzuch, rana na plecach. Uciekał. Musieli zorientować się, że to miejsce jest nie do obronienia. Mam nadzieję, że znaleźli jakąś kryjówkę. Inaczej nie będzie z kim rozmawiać. Zabarykadowali się. Nie mogę zobaczyć, że jestem wampirem. Wybacz go. Jedynkę? Skurwysyn według połowy mojego oddziału. Widzę, że mało brakowało, a dopadłby też ciebie. Musisz się wycofać. Natychmiast. Mam obowiązki wobec tego miasta. Nie pomożesz mu, prowadząc żołnierzy na rzeź. Damien, pamiętasz naszą rozmowę w pałacu? Powtarzam, nie macie żadnych szans. Oddział. Opatrzyć rannych i przygotować się do wymarszu. Mądra decyzja. I jeszcze jedno. W walce z wampirami używajcie wyłącznie srebra. Każ alchemikom wyprodukować jak najwięcej oleju przeciw wampirom. Nakładajcie go na miecze. Uważajcie szczególnie na Alpy i Bruksy. To te o sylwetkach kobiet. Potrafią znikać. W walce z nimi sprawdzają się petardy z opiłkami srebra. Dzięki, Wiedźminie. Mam nadzieję, że jesteś wart pieniędzy, jakie obiecała ci księżna. I że przyniesiesz łeb tego drania, który za to odpowiada, nabity na hak. Mam inny plan.
niby jaki. Na razie musi wystarczyć ci tyle, że potrzebuje Syjany. Przecież znasz decyzję księżnej. Syjana ma oczekiwać na proces. W zamknięciu. Znamy decyzję, ale się z nią nie zgadzamy. Wy macie taki luksus. Ja nie. Przysiągłem wierność jej miłości. Ludzie giną z powodu jednej osoby. Jeśli księżna się dowie, że wam pomogłem, sam pójdę pod gilotynę. Z pewnością. A my tuż po tobie. Mimo to zaryzykujemy. Obawiam się, że marnujemy tu czas, Geralt. Chodź. Zaczekajcie. Kiedy ostatni raz widziałem Syjanę, jej miłość prowadziła ją do pałacowego pokoju dziecięcego. Pokoju dziecięcego? Jesteś tego pewien? Przestań. Służę na dworze od lat, znam tam każdy kąt. Więc tak, jestem pewien do ciężkiej cholery. To co? Księżna zamknęła ją w domku dla lale? Szczerze, nie mam pojęcia. Ale powiedziałem ci wszystko, co widziałem. A co ty z tym zrobisz? To już nie moja sprawa. Rozumiem. Sprawdzę to. A ty wracaj do garnizonu. Najlepiej po moich śladach. To przetarty szlak. I dziękujemy. Bardzo nam pomogłeś. Pomogłem, bo Claire. A przynajmniej taką mam nadzieję. Chodźmy, Regis. Pokój. Zamknięty. Oczywiście. Regis miał pilnować się szarpać z tymi drzwiami. Do pokoju dziecięcego. Byłbyś łaskaw? Pewnie na osobisty rozkaz Anny Henriety. Dzięki. Drewniana kaczka. To się urwał skrzydełka. Ładna melodia. Rzeczywiście ładna. Szkoda, że mechanizm jest uszkodzony. Miniaturowa zastawa. I pluszaki. Słodkie. A to co? Jakiś notatnik? Własność Izabeli de Roquefort. Nadwornej guwernantki. To zapiski opiekunki Syjany i Anny Henriety. Z czasów, kiedy były małymi dziewczynkami. Nie wiem, jak to nam może pomóc, ale przekartkować nie zaszkodzi. Syjana dała mi dziś laurkę. Urocze. Przedstawia bezgłowych, zakrwawionych ludzi. Albo i nie. Spytałam, czemu to narysowała. Księżniczka odpowiedziała, że to scena z koszmarów, które nawiedzają ją, odkąd tylko pamięta. Faktycznie Syjana noc w noc budzi się z krzykiem, chyba że śpi w jednym łóżku z Anariettą. Podobno dziewczynki dotknięte klątwą czarnego słońca miały okropne sny, takie, które mogą doprowadzić do szaleństwa. Dziewczynki dziś się pokłóciły. Niestety muszę odnotować, że nie zachowały się, jak przystało damom. Doszło do rękoczynów. Pierwsza uderzyła siostrę Anna Henrietta. Syjana nie pozostała jej dłużna. Nim zdołała je rozdzielić, mała Anarietta straciła dwa mleczaki. Natychmiast pobiegła na skargę do rodziców.
Jego książęca mość nie dał wiary mojej relacji i cała wina została przypisana Sianie. Dziewczynka została przykładnie ukarana. Anarietta próbowała potem załagodzić sytuację, ale książę i księżna byli nieugięci. No tak. Jak ktoś już się dorobi reputacji czarnej owcy, ciężko to z siebie zrzucić. Dziś po raz pierwszy towarzyszyłam dziewczynkom w krainie tysiąca baśni. Spędziłyśmy tam pół dnia. Wpierw bawiłyśmy się z Calineczką, a potem z Rumcajsem. Był niezwykle szarmancki jak na rozbójnika. Zaczynam podejrzewać, że Izabela de Roquefort pisała swój dziennik pod wpływem jakichś potężnych substancji halucynogennych. Może cannabis ruderalis, albo... Cii, nie przerywaj. Chylę czoła przed osiągnięciem mistrza Artoriusa Vigo. Dowiódł, że w magicznych arkanach nie ma sobie równych. Czekaj, czekaj. Artorius był nadwornym czarodziejem, specjalistą od iluzji. A to oznacza... Regis, ostatni raz proszę. Nie przerywaj, bo pójdziesz do kąta. Dziewczynki powiedziały, że jeśli miałabym ochotę wybrać się tam sama, wystarczy otworzyć książkę Kraina Tysiąca Baśni i powiedzieć na głos słowa zaklęcia Expecto Ludum. Książka, która jest kluczem do iluzji. No proszę, zaczyna się robić interesująco. Sianę badali dziś czarodzieje przysłani przez Kapitułę. Nie wiem, do jakich wniosków doszli, ale jego książęca mość jest wyraźnie zmartwiony. Pewnie to wtedy zdiagnozowano u niej syndrom czarnego słońca. Albo przypięto jej łatkę, czytam dalej. Spytałam księcia, co teraz czeka księżniczkę. Nie odpowiedział. Uczyłam dziś dziewczynki języka nilfgaardzkiego. Siana bardzo się przykładała, mimo że z trudem zapamiętuje nowe słówka. Księżniczka Anarietta wykazuje większy talent, ale i skłonność do psot. Kiedy myślała, że jej nie słyszę, powiedziała pod moim adresem Bleu de Hell. Śmiały się z Sianą w niebogłosy. Bleu to cholerny, pieprzony, a Hell? W dźwięcznym języku naszych południowych sąsiadów słowo to określa miejsce, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. Wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, ale może Anna Henrietta uwięziła Sianę w tej iluzji? Może. Tam byłaby bezpieczna. I odizolowana. Przekonajmy się. No i gdzie ta książka? Zamknięte. O, kluczyk schowany za ramą. Zobaczmy. Expecto Ludum.